Prawo i sprawiedliwość nie wycofuje się definitywnie z piątki dla zwierząt. Na razie nie będzie jednak forsować tego projektu. W partii trwa zawieszenie broni. Jarosław Kaczyński spotkał się z Janem Krzysztofem Ardanowskim. Wciąż nie wiemy, jaka będzie ostatecznie polityczna przyszłość Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Na razie zostaje. Na razie zostaje w PiSie. Zapowiedział to sam w oświadczeniu, jakie opublikował w mediach społecznościowych. Nie ukrywam, że moje wystąpienie z klubu parlamentarnego PiSu, choć byłem na nie już zdecydowany, zostało wstrzymane po długiej rozmowie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, do której doszło z jego inicjatywy. Jan Krzysztof Ardanowski oraz prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w sprawie piątki dla zwierząt prezentują odmienne stanowiska. Były minister rolnictwa przekonuje, że ustawa uderzy w interes. Polskiej wsi, nie tylko w hodowców norek, ale i hodowców bydła. Klucz do odzyskania zaufania rolników jest w rękach Jarosława Kaczyńskiego. Niech się nikt nie łudzi, że można w naszym kraju wygrać wybory bez głosów pełnoprawnych obywateli ojczyzny, jakimi są mieszkańcy wsi. W sprawie piątki dla zwierząt, obie strony wewnętrznej batalii w partii zdecydowały się na zawieszenie broni. W tej chwili no jest trochę innych ważnych spraw na głowie, więc nie. Kładamy tego pod obrady Sejmu. Co nie znaczy, że projekt został raz na zawsze porzucony. Na razie obóz władzy utrzymuje sejmową większość. Marek Suski przekonuje, że nie są brane pod uwagę wcześniejsze wybory.